Dzień dobry. We wstępie chciałam Wam powiedzieć, że razem z chętnymi uczniami klas 7 i 8 z jednej ze szkół, w których uczę, napisałam podręcznik do fizyki. Podręcznik, który teraz właśnie widzicie i będziecie go mogli podziwiać przez cały ten film. Nagrałam dla Was ten film z dwóch powodów. Powodem pierwszym jest to, że chcę, aby członkowie jury konkursu Projektanci Edukacji organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era zobaczyli ten nasz podręcznik w całej okazałości, więc pozdrawiam jury. A powodem drugim jest to, że chciałam pochwalić się moim widzom, tak aby jak najwięcej osób zobaczyło efekty pracy moich wspaniałych uczniów. Może jakiś nauczyciel zainspiruje się i zrobi ze swoimi uczniami coś podobnego? Gorąco do tego zachęcam. Nasza praca będzie dokładnie opisana na stronie konkursu Projektanci Edukacji. Link będzie zamieszczony w opisie pod tym filmem. Również tam będzie można zobaczyć cały ten podręcznik w wersji PDF, więc zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć i może z tego podręcznika się uczyć, tak jak z prawdziwego, ale po kolei. W skrócie powiem, że nasza grupa projektowa wygrała właśnie grant w pierwszym etapie konkursu Projektanci Edukacji. I ponieważ wygraliśmy ten grant za pomysł na projekt, no to przystąpiliśmy do jego realizacji i tym samym bierzemy właśnie udział w drugim etapie tego konkursu. Nasza praca wyglądała w skrócie tak, że pracowaliśmy na dysku Google, gdzie każdy z moich 26 uczniów wrzucał do swojego folderu opisy doświadczeń, swoje rysunki, opisy treści, jakieś ciekawostki, rymowanki. Każdy był odpowiedzialny za zadaną rzecz, za dany temat, za dany rozdział. I ja później korygowałam ewentualne błędy i łączyłam to wszystko w jedną całość. I co jeszcze? Podręcznik później wydrukowaliśmy, jak widzicie na tym filmie. I mogliśmy to zrobić właśnie dlatego, że wygraliśmy grant w pierwszym etapie projektantów edukacji. Właśnie w całości ten grant został przekazany na wydrukowanie tego podręcznika, tak żeby każdy z uczestników mógł uzyskać wersję dla siebie. I część tych podręczników też trafi do szkolnej biblioteki dla przyszłych pokoleń uczniów. Muszę tutaj podkreślić też, że w całym podręczniku mamy tylko dwa obrazki ze strony Pixelby, trzy obrazki i dwa wykresy, które ja stworzyłam wcześniej, nagrywając filmy na ten kanał, a cała pozostała zawartość podręcznika nie jest skopiowana znikąd. Wszystko od początku do końca jest efektem pracy moich uczniów. Najważniejsze rzeczy Wam przekazałam, ale film jeszcze chwilkę będzie trwał, więc może powiem w skrócie, co tutaj można zobaczyć. Podręcznik ma trzy rozdziały, czyli to są przede wszystkim treści omawiane w siódmych klasach, nie wszystkie, ale dosyć duża ich część. Rozdziały, które udało się nam opisać, to właśnie właściwości materii, siły oraz ruch. Teraz z tego co widzę, jesteśmy jeszcze w rozdziale właściwości materii i widzimy na przykład doświadczenie. Zdjęcia w tych doświadczeniach robiła uczennica, opisywała je, widzimy różne quizy, obrazek stworzony przez naszego projektowego artystę, który również jest odpowiedzialny za obrazek na ostatniej stronie. Tutaj mamy też rysunek stworzony przez uczennicę, ciekawostki wyszukiwane przez innych uczniów, opis treści jeszcze przez innego ucznia. Tutaj kolejne piękne doświadczenie sfotografowane i opisane też przez jednego z uczestników naszego projektu. I kolejne doświadczenia. Właśnie w tym podręczniku możecie zobaczyć bardzo dużo doświadczeń. I tak jak mówię, wszystkie te, tutaj też lapbook
Polecam pracę z uczniami metodą Labbooka. Większość uczniów bardzo to lubi i zapamiętuje. I tutaj są właśnie zdjęcia takiego przykładowego Labbooka z rozdziału właśnie hydrostatyka, czyli tutaj jako podsumowanie działu właściwości i budowa materii. Część z tych wiadomości w tym Labbooku się znalazło. A wracając do doświadczeń, to właśnie te wszystkie doświadczenia, które znajdują się w tym podręczniku, są możliwe do przeprowadzenia w domu, ponieważ właśnie w swoich domach uczniowie, korzystając z tego po prostu, co mają pod ręką, wykonywali te doświadczenia i dokładnie je opisywali. Tutaj też myślę, że taką bardzo fajną rzeczą w naszej książce są te rysunki z wzorami, które teraz na przykład widzicie. Jeden z uczniów właśnie tworzył takie piękne komiksy, gdzie rysował coś, co jest związane właśnie z danym wzorem, no i w chmurce zapisywał wzór. Myślę, że w ten sposób, no tutaj też widzicie taki rysunek, myślę, że w ten sposób bardzo dobrze wzory można zapamiętać. I kolejnym przebojem są wierszyki. Taki wierszyk widzicie na przykład tutaj, możecie sobie zapauzować. Tam wszystko się rymuje w tych wierszykach i wszystko jakby ma swój sens, więc myślę, że na przykład łatwiejsze w ten sposób jest zapamiętanie, czym się charakteryzuje dany ruch. Też podobne rymowanki zobaczycie później przy zasadach dynamiki, gdzie do każdej z zasad dynamiki jest dopisana właśnie rymowanka, tak żeby łatwiej je można było zapamiętać. Teraz jeszcze jesteśmy w rozdziale ruch. Mamy quiz podsumowujący, który też wykonywała jedna z uczennic. No i przechodzimy do rozdziału siły, czyli do dynamiki. Tutaj mamy Newtona narysowanego przez jednego z uczniów. No bo Newton to chyba taka najważniejsza postać w całej fizyce, na pewno w całej dynamice. No i różne opisy z tym związane. Znowu ciekawy quiz. Tak jak mówię, tutaj może ten film nie oddał idealnie wszystkiego, ale w tym podręczniku, który jest umieszczony w wersji PDF na stronie właśnie projektantów edukacji, można go zobaczyć, można sobie tam wszystko dokładnie przeczytać. Tutaj kamera jednak niektórych rzeczy nie uchwyciła, tak jak to wygląda w rzeczywistości, bo w rzeczywistości ten podręcznik wygląda jeszcze piękniej. Ale myślę, że jest to namiastka tego, co udało się nam wydrukować. I tutaj macie na przykład już wierszyk z pierwszą zasadą dynamiki. Nie zdążę go teraz przeczytać, ale zapauzujcie sobie i przeczytajcie, bo naprawdę jest genialny. Różne doświadczenia też wykonywane w domu przez uczniów. Inspirowaliśmy się doświadczeniami przeróżnymi i z podręczników do fizyki, i z różnych filmików z YouTube'a. I uczniowie też mieli swoje pomysły na przeprowadzanie doświadczeń, także naprawdę jest ich mnóstwo. Są też rozwiązane przykładowe zadania. Tutaj też doświadczenia. No i tym sposobem zmierzamy do końca, więc już chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu, zachęcić do napisania może swoich podręczników. Dajcie znać w komentarzami pod filmem, czy podręcznik się Wam podoba. No i śledźcie nasz los na stronie projektantów edukacji. Może uda się nam wygrać złoty grant. Trzymam za to kciuki. Do usłyszenia.